Była seria paskiskowa, opowiedziałem parę słów o kiszące, trochę o opłacalności, o WQS. No tam trochę przesadziłem z tą opłacalnością, tam powinno być trochę więcej za tą kiszonkę, bo tam jak się samemu sobie zrobi, to jest z kiszonką w granicach 12 groszy za kilogram. Siano kiszonka, tam kiszonka kukurydzy. Natomiast jak się kupi, no to tam wychodzi 25 groszy kiszonka z kukurydzy, ale odpada wtedy koszt owsa do kiszonki, do siano kiszonki. Siano kiszonka to jest dziś tak 15-20 groszy. No ale tam trzeba dodać trochę cenę, żeby tam po pół kilo owsa było na kodzie. Ale samej siano kiszonki jak się też da, szczególnie kiszonki z kukurydzy, to też będzie wyglądało, tylko tej kiszonki trzeba trochę więcej dać tamtą. No trochę będzie więcej, ale to są nieduże różnice i ta ekonomika rzeczywiście w przypadku kóz jest, tego się nie da ukryć. Zwierzęta te są skrajnie ekonomiczne. Tylko trzeba im zapewnić trochę odpowiednie warunki bytowania, bo czasami to się trochę w przesadę popadają hodowcy, bo trochę za bardzo o te kozy nie dbają. No to zwierzę musi mieć tam w miarę sucho, no żercie musi mieć, czystą wodę musi mieć, solanka, opiekę weterynarza to musi mieć. No te kiszonki trochę wapna trzeba tam dać, no to zwierzę trzeba też pogłaskać, pomóc czasem przy wykocie, odgrzybić, odrobaczyć. Zawsze coś tam przyjdzie, no ale w mnie takie skrajnie ekonomiczne sprawy, no to mogą tak wyglądać, jak się ma własny sprzęt oczywiście. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do innych spraw związanych z uwarunkowaniami jakimiś tam polityczno-ekonomicznymi. No mówię w zeszłym roku w formie żartu. Chleb po 10 zł. No i co? Jest już po 7. Taki standardowy, gdzieś tam w hipermarkecie mogę. Nie wiem ile w waszym hipermarkecie, ile kosztuje chlebek, ile bułeczka. Ja widziałem tam cenę 7 zł. W Niemczech chleb ponoć ma kosztować 10 euro za bochenek. Dlaczego? Bo są wysokie ceny uzysku energii. Śmiałem się z fotowoltaiki dalej się śmieję i śmiał się będę. Dlatego, że to się nie opłaci. Aż mówiłem, to 5 lat wytrzymuje, potem to spada i nic z tego nie ma. To muszą być rzeczywiście dobre panele, dobry sprzęt, żeby to się opłaciło. I co? No mam teraz niby fotowoltaikę uderzać, dzwonić po fotowoltaikę? Nie. Powróciłem do tematu fotowoltaiki, gdzie mówiłem o ekonomice związanej z produkcją kóz, chowu kóz. Co przy takim chowie kóz można jeszcze zrobić, jak się nie ma własnego sprzętu, ale ma się za oborą trochę pastwisko, bo to często się zdarza, że rolnik ma tam z 1,5-2 hektary za oborą, ale sprzęt no już też stary, jakiś urs, nie bardzo to chodzi, no i co, no bida, no. Króliki dobrze kiszonkę żrą. Gęsi dobrze kiszonkę żrą. Bo to jest dobra ekonomika. No szczególnie kiszonka z kukurydzy, jak się tam kupi belota tonę. No to czego tam w zimowym sezonie w odpowiednim czasie zużyć? Załóżmy tam teraz, nie wiem, z 300 by tona kiszonki kosztuje w belocie. Wychodzi 10 groszy kilogram. 30 groszy kilogram. No tak, jak się kupi. Bo jak się samemu wyprodukuje, to wychodzi 15 groszy. No i co to można chować, co tej ekonomice dalej trzeba mówić, bo to jest cały czas mowa o ekonomice, jeśli się chce jakoś tam żyć normalnie. Królik kiszonkę z kukurydzy chętnie spożera. Koza, gęś. Kura też kiszonkę z kukurydzy zeżre. Tylko przy czym ja od tematu hodowli kur trochę odchodzę, dlatego że no one chorują za bardzo. Trochę wchodzi im ta z czasem ta gruźlica, nawet jak są szczepione. Trzeba im podawać później antybiotyk, a taki normalny chów to jest z moich doświadczeń przynajmniej, bo może nie wiem jak z waszych, wynika, że to jest temat dla pasjonatów bardziej, bo na fermie to ciężko z fermą wygrać, nawet z wolną wybiegową fermą, bo w tą ekologiczną hodowlę no to ja wierzę, głęboko wierzę, tylko że koszty są rzeczywiście wtedy wysokie w związku takiego jajka. Królik jest, no tak, tylko trzeba królika zaszczepić przeciwko tej muko, coś tam, nie będę tam mówił naukowo, bo powinienem się za mnie śmiać, że jakieś naukowe rzeczy opowiadam, tak? Że się sile, nie. Tam jest jakaś choroba, która wchodzi na króliki, jedna czy dwie, czy może trzy, które trzeba królika zaszczepić. Przynajmniej samice i samca, bo te odchówki to niekoniecznie. Bo trzeba ten podstawowy zrąb hodowli wtedy zachować.
To kulika. Gęsi powiedziałem, kiszonkę żrą. Koza kiszonkę żre. Bo wszyscy kozy karmią sianem. No niekoniecznie, czy tam króliki sianem. Kiszonka jest też dobra. Tylko, że jeśli chodzi o mleko z kozy na kiszonce, to no nadaje się do picia, do spożycia. Normalnie, ser też zrobić, tylko to jest wtedy trochę gorszej jakości. Rozgadałem się. No teraz jest kwestia tej wojny na Ukrainie, o której mówiłem, o której wszyscy tak mówią, o tych nośnikach energii, że to będzie drogo. No ja mówiłem, że będzie drogo. Przecież no, jeśli pamiętacie moje poprzednie wypociny na ten temat i moją rozmowę, no mówiłem, no to ten pszczynek, no jest kusty, no ten chleb, bo to tak się mówi, na chleb to się przelicza, to się przynosi na inne rzeczy, bo to jest koszt transportu. No zboże drogi, bo Ukraina tam zablokowana, ale oni trochę rzucili tego zboża niby na Polskę, teraz znowu to tam poszło na bok, na Krym. Jak to będzie z tą ceną? Będzie rosło, będzie gorzej, nie będzie lepiej, proszę Państwa. Dlaczego nie będzie gorzej? Nie będzie lepiej, bo nie mamy kapitalizmu, tylko mamy semikapitalizm z przewagą socjalizmu się robi. I oni rozdają. Rozdają 500+, rozdają renty 13, 14. Jak będą wybory, to będą mi 17. Ja się cieszę, bo jestem rencistą. Mi dadzą. Ale ty będziesz robił wtedy na mnie. Tak? Mi w to grają, bo ja jestem w gronie ulubieńców losu pana Kaczyńskiego, którzy dostaną. Bo jak masz trochę za dużo, to już nie dostaniesz. A to już jest ewidentny socjalizm. W kapitalizmie jest to wszystko, wygląda inaczej. Gdyby były normalne kapitalistyczne zasady, to ja bym nic nie dostał. Musiałbym na to zarobić. No tak, i będzie drogo. Inflacja przez to jest wysoka, bo mamy socjalizm. Socjalizm warunkuje inflację. Wbrew pozorom. No taka jest proza życia. Im bardziej socjalistyczne jest podejście, im bardziej socjalistyczny rząd, co ten rząd się robi, zaczyna coraz silny, już nie mówiąc o komunizmie, który tu powoli też zaczyna po prostu się skradać, ale socjalizm już jest ewidentny. No, cała Francja to socjalistyczna jest przecież, nie? My też jesteśmy socjalistyczni i to się warunkuje to po prostu inflację, no. Trochę kapitalizmu, trochę wolnej demokracji, tego wszystkiego jest. No i trochę jeszcze te pełza ta gospodarka. Ale spójrzcie Państwo na giełdy. 1500 punktów bazowych WIG20. Przecież to są wskaźniki z początku wieku, z 2002 roku. No tak źle to jeszcze nie było. Inflacje mówią, że jest inflacja na poziomie tam 16 punktów bazowych. No dajcie, że spokój. Jakie 16 punktów? To jest 30%. To już jest hiperinflacja. I skrada się ta hiperinflacja. To jest śmierć. Śmierć dla kapitalizmu, hiperinflacja. Przyjdą przewroty. Ludzie wyjdą na ulicę, bo nie będą mieli pieniędzy. Później z próżnego w puste to i Salomon nie należy. Nie naleje. Dlaczego nie naleje? No bo później nie będzie czy komu tych pieniędzy jak rozdać. Przecież tych pieniędzy nie rozdają. Jak mają je rozdać? Jak nie będzie co dać? Będą drukować? No już nadrukował. No co? Duda pożyczył, od Trumpa pożyczył. Trzeba oddać raty? Trzeba oddać raty. Co nie oddamy? Musimy oddać. No, mucha przyleciała, jak o Trumpie zacząłem gadać. No takie jest życie. Czy jest na to jakaś remedium, recepta? Przyznam się szczerze, ja zagłosuję na pisowców, bo oni mi dadzą. Bo to jest mój elektorat. Moja partia, bo ja jestem jego elektoratem, bo oni mi dają. No ale czy ty to zrobisz, żeby pracować na mnie? Znaczy ja to trochę sobie zarabiam, bo tam na kozach dorabiam. No ale ja jestem rencistą, mi się w sumie należy. Taki jest takim jakiś społeczny wydźwięk. No. No może ja powinienem więcej pracować. No czuję pewien, odczuwam pewien dyskomfort z tym związany, czy ja przypadkiem nie biorę pieniędzy za darmo. No ja jestem chory i muszę sobie tam wziąć te pieniążki od was. No wy musicie na mnie zapracować. Nie ma tak. Ty będziesz chory, to ja no zapracuję, bym zapracował na ciebie. Ja hoduję kozy. Jaki jest morał tej piosenki? Morał piosenki jest taki, że mamy demokrację, mimo wszystko jednak. Demokracja, władza ludu. Demokratus. Ja jako demokrata będę głosował na PiS. Chciałem głosować na Platformę Obywatelską. Niestety skutkowałoby to strasznym bajzlem i by mi nic nie dali. A tak to sobie spokojnie hoduję kozy, wcinam bułeczki z marketu i jeżdżę na rybki oraz na grzybki. A fotowoltaiki nie będzie. Pozdrawiam.